Hej, siemanko wam, z tej strony Lukasek, witam was w unboxingu tej oto karty graficznej. Jest to Radeon 270X, jest ze mną Kruku też. Siemanko. No więc trzeba by rozpakować, co nie? Lekko. Godzina 7 rano, chłopie. Godzina 7 rano, przesyłka przyszła. Ja ci dam zaraz przesyłkę. Tak jakby, aby to zerwać, prawda? Rozwal to! Nie mogę. Emocja jak żywa. Lol. Dobra. Teraz to się wysuwa. Zobaczcie. Play your cards right. Lol. Lol, jak to się otwiera? Aha. Nie, no. I uwaga. Tu jest karta. To najpierw to na bok odłóżmy. Tutaj się jeszcze to wyjmuje. Która jest nic. I tutaj jest płyta. Luzem, kurwa. Dlaczego luzem do chuja? To jest... coś... Aha, tutaj powinna być płyta. Ręce mi się jeszcze trzęsą, bo dopiero co wstałem. Tutaj jakaś instrukcja. Instrukcje są instrukcją. Dla nogów. I tutaj don't want to be... Co to jest? Jakiś kurwa karta. Aha, to jest zawieszka na drzwi. Super, zajebiście, kurwa. Aha, tu jest mostek. Nie przesadzaj. Mostek do karty, Crossfire. Jeżeli mamy płytę główną Crossfire, to możemy po prostu zainstalować ten mostek i mamy... Mamy mostek. To jest po prostu... Łączenie, o, w ten sposób. I teraz przejdźmy do karty graficznej. Ta płyta będzie potrzebna. Sama karta graficzna. Zobaczcie. Minimum zasilanie karty graficznej powinno być 600. Patrzcie, jaka piękna. Czekaj, zrobię zbliżenie. Manual Focus. No. Piękna. Widziałem dłuższe, co nie? Na 3 radiatory, ale nie zmieściłabym się. Tak? Za chuja. Zaraz ją zamontujemy. Sprawdzimy jej osiągi i... Nagramy FIFA. Nagramy FIFA. Także ja się teraz z wami pożegnam. Z tej strony był Lukasek. W ogóle będzie jeszcze inny osobny filmik o tej karcie i tak dalej. Także z mojej strony to na wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobał taki unboxing. Ja się z wami pożegnam. Pa, pa.